Ja chciałam się krótko podzielić taką rzeczą. Myślę, że ona może pomóc, nie wiem, czy wielu. Chodzi mi o izolację. Ja byłam w tym bardzo dobra. I nie chodzi mi tylko o izolację taką, że nie przychodzisz do kościoła, ale możesz siedzieć w ławce i możesz mieć jakąś taką myśl, nie wiem, jakieś tak zwane, ja to mówię, gorzkie żale, gdzie ta myśl cię jakby oddzieli od kościoła. I mówię to do ludzi, którzy kochacie to miejsce, kochacie pastorów, kochacie prawdę, szerzycie królestwo albo będziecie szerzyć, macie takie pragnienia, ale co jakiś czas masz izolację. Ja tak miałam i powiem wam, że kiedyś wracałam z grupy domowej, to było prawie rok temu, jakieś emocje podniosły się we mnie i były skierowane do osób, czy do osoby, może nawet konkretnej wtedy, jakieś takie negatywne, i ja jechałam autem z Mateuszem Ostrycharczykiem i on mi powiedział, znaczy ja zaczęłam coś tam mówić w tym temacie i on mi powiedział: Anetka, nie izoluj się. I ja w pierwszej sekundzie wiedziałam, że to jest Duch Święty, dlatego że wiedziałam, co te myśli robią w mojej głowie. Że te myśli bardzo szybko pokazują mi, gdzie jest ta ciemna brama. I szybko można się znaleźć za tą bramą. Możesz być w kościele, możesz siedzieć w ławce, ale możesz już być za bramą. I ja kocham prawdę, kocham to miejsce, kocham kościół, ale wiem, że jak pozwolę takiej myśli się rozgościć, to ja wiem, że ta myśl mnie bardzo szybko wyprowadzi z kościoła. Bardzo szybko. Mimo jakby tego, co zbudowałam. I jeśli chodzi na przykład o ludzi, którzy... Nie wiem, masz takie coś, że co jakiś czas nie przychodzisz do kościoła. Ja nie przyszłam dwa razy do kościoła z jakiegoś powodu. Było mi źle. I chcę ci powiedzieć, że jakikolwiek problem przeżywasz w swojej duszy, czy to jest problem związany z chodzeniem z Bogiem, czy to jest problem związany, nie wiem, z jakąś relacją, coś się w tobie zagotowało, nie umiesz sobie poradzić, albo przychodzi do ciebie depresja i ty myślisz, że w izolacji będzie ci lepiej. To jest kłamstwo diabelskie. Nigdy w izolacji, a byłam wiele razy, żaden problem się mój nie rozwiązał. W izolacji nie rozwiązują się problemy. To jest kłamstwo diabelskie. Od tamtego momentu, kiedy Mateusz do mnie to powiedział, on powtórzył to dwa razy. Ja za pierwszym razem, jak to usłyszałam, to chciałam się jeszcze wytłumaczyć. Chciałam powiedzieć, ale wiesz, Mateusz, ja tu wcale nie zamierzam iść z kościoła. A on mi powiedział, tak jakby mnie nie słyszał, nie izoluj się. I ja wiem, że to jest Duch Święty i chcę, żeby wam to pomogło. Jestem kościołem, jestem tutaj domownikiem, czuję się domownikiem. Jeśli mnie zobaczycie w kościele, to będę się zastanawiała, gdzie jesteś, bo chcę cię tutaj widzieć, chcę cię tu oglądać. Wczoraj sobie myślałam o tym, że te myśli depresyjne, może kiedyś opowiem, jak wyszłam z depresji, to są myśli takie izolacyjne i to są myśli tak naprawdę takie drapieżne, one cię osaczą. I ty będziesz myśleć, że kurczę, w izolacji jest mi lepiej. Nie będzie cię lepiej w izolacji. Jeśli jesteś w armii, jeśli zdecydowałeś się być w tej armii, to jest coś takiego, że nie wyjdziesz z tego pola tak po prostu. Nie zdejmiesz karabinu i nie wyjdziesz sobie. Jak jesteś w kościele, to jesteś kryty. Zawsze ktoś będzie z tobą. Albo za tobą, nawet jeśli nie będziesz wiedział, że ktoś jest. Ja miałam jesienią taką sytuację, że... otworzyłam furtkę i diabeł mi załadował depresję. Na początku nie chciałam tego nazwać depresją, bo uważałam, że już gdzieś tam się uporałam, poznałam ten mechanizm, ale potrzebowałam pomocy i wtedy zadzwoniłam do Norberta. On zapytał, czy się pomodlić. Ja powiedziałam, że nie, że ja sobie dam radę. Ale ponieważ ten stan się utrzymywał i ten stan był troszkę inny, tak jakby przybrał na sile, ja wiedziałam, że sobie nie poradzę. I byłam w pracy wtedy. Jak rozmawiałam z klientami, niewiele rozmawiałam, bo starałam się nie rozmawiać, ale jak mówiłam, to słyszałam swój głos, tak jakby mi przechodził obok. Byłam w takim stanie. I napisałam do Norberta, że sobie nie poradzę, bo umrę na stojąco chyba. Po 10 minutach niecałych, jak do niego napisałam, poczułam, jak mi coś z umysłu schodzi. I chcę tu powiedzieć, jakby do ludzi, nie izolujcie się. Jeśli macie taki problem, bo to jest kłamstwo diabelskie w izolacji, że ci się coś rozwiąże, nic ci się nie rozwiąże. Ja jestem w kościele, od września zdecydowałam, że będę opiekowała się dziećmi, no i trafiła mi się taka niedziela, gdzie coś przeżywałam. I wcale mi się nie chciało być z tymi dziećmi, no ale przecież zgłosiłam się, to będę. Za
tydzień okazało się, że nie ma kolejnej osoby i trzeba kogoś zastąpić, a ja powiedziałam, że jak trzeba będzie, to zastąpię. No i oczywiście co? Poszłam. Przeżyłam. Izolacja to kłamstwo. To jest kłamstwo diabelskie. Po prostu się nie izoluj. I możesz siedzieć w ławce tutaj, a możesz być już za bramą. A ja nie chcę, żebyś był za bramą, bo ja się będę zastanawiała, gdzie ty jesteś. Bo ja kocham ten Kościół, ja kocham tych ludzi, ja chcę was tutaj widzieć. Amen.